15 listopada symboliczna data święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzienne ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolność Polskę. Mamy do napisania pracę z historii języka polskiego. Oczywiście wszystko jak należy. Wiesz, forma pracy dowolna, liczy się to twórcze podejście do problemu. Problem ten taki, że zupełnie nie wiem, jak mam się za to zabrać. Nie przesadzaj, znam choć kto ci pomoże. Chodź ze mną do mojej babci. Ona wie wszystko o pierwszej wojnie światowej w Legionach Piłsudskich, a w jednym łanie to się nawet kochała. Witaj, babciu, żyjąc z kolegą, który ma ogromny problem z odzyskaniem niepodległości. Jeśli mamy jakiś kłopot z wolnością i niepodległością, to raczej z jej zagospodarowaniem niż odzyskaniem. Przecież niedługo kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie chciałam zauważyć, że kolejna rocznica tego wydarzenia to kolejna praca do napisania z historii. Ty się nie rozglądaj, tylko skup i posłuchaj, jaka droga wiodła Polaków do wolności. Thank you.
zaczęły 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową o naszej ojczyzny, Polski, jak toporem odcięto ziemię naszych pradziadów, a naszych braci do nich państw przyłączonych. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, miej nas i nasz kraj w samych swojej opiece. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny.
Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi, ani godło. Za mówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Wychodzi z podziemia z ludów jedyny tyłów, czystych dłoni, co swej zawodów.
szkoły. Polska to nasza ojczyzna. Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom.